Ja jeszcze miałem dogrywkę. I kiedy jakby coś się utraci, a potem się to jeszcze odzyska, no to bardzo się człowiek boi, żeby tego drugi raz nie stracić, bo już to raz poznał ten smak. Dla mnie muzyka jest największą miłością i cokolwiek by się działo czy nie działo w życiu, programy, nie programy, te czy inne historie, będę śpiewać. Kolejni uczestnicy z drużyny Kai czekają już na swoją bitwę. W lewym narożniku czerwony kapturek programu The Voice of Poland, autorka najżarliwszej piosenki o miłości. Nie chce zawieść siebie, nie chce zawieść Kai, która dała jej ogromny kredyt zaufania. Mila Masłowska! Naprzeciwko Mili, chłopak ocalony przez Kaję dzięki dzikiej karcie w odcinku radiowym. Uważa, że nie ma rzeczy dobrych i złych, są potrzebne i niepotrzebne. To zwycięstwo jest mu po prostu potrzebne. Maciek Moszyński! Ring wolny! Najpierw opinie trenerów, a potem werdykt. Andrzeju, bardzo proszę. Ogromne, ogromne, ogromne brawo dla Mileny, że... Pamiętała tekst. Pamiętała tekst, to prawda. Nie, 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 nie za to, że stanęła do pojedynku z takim wymiataczem jak Rocky. Świetny, świetny koleś. Natomiast ja chciałbym, bo śpiewasz genialnie, tylko... Inaczej, nie chciałbym, żebyś skończył jako refrenista w hip-hopowych piosenkach.
Chciałbym, żebyś w następnym etapie pokazał, że masz też troszkę dołu. Dobra, da się zrobić. Rocky! To jest wskazanie Andrzeja. Aniu? Milena, na swój sposób stworzyłaś całkiem niezły klimat w tej piosence. Dziękuję. Ale nie ulega wątpliwości, że on był lepszy. Wybór jest oczywisty i Maciek musi przejść dalej, ale tutaj zacytuję słowa tej piosenki. Nie przestawaj śpiewać po prostu. Nie przestanę. Dzięki. Kasiu, czy Maciek musi przejść dalej? Maćku, mam dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Mhm. Dobra jest taka, co jest to oczywiste. Masz nieprawdopodobną barwę, co podkreślałam już parę razy. I naprawdę masz taką niezwykłą umiejętność malowania dźwiękiem. Zła jest taka, i muszę to powiedzieć, że niestety za każdym razem śpiewasz tak samo. Milena, mam dla ciebie też dwie wiadomości. Tak czułem właśnie. Jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że uwielbiam twoją pasję i determinację. Uwielbiam twój dystans, pracowitość. Naprawdę zaimponowałaś mi. Zła wiadomość jest taka dla ciebie, że w programie zostaje Maciek. Ale będziemy cię wszyscy cudownie wspominać. Brawo. Dziękuję. Wielkie brawa. Yes! Yes! Brawo! Brawo! Mila udowodniła, że znalazła się w programie nie przez przypadek. Ale fajna atmosfera była, ja... Nie było innej opcji, nie było, nie było, brat, nie było, nie wiedziałem. Nie, no masakra, po prostu myślałem, że Milena, od ostatniej chwili myślałem, że Milena. Jak powiedziała mi, że złą wiadomość, to już po prostu myślałem, że odpadam. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.